Dzień dobry, witajcie na kolejnej Szybkiej Wojnie. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Szybka Wojna ostatnio poszła nam idealnie, więc zdziwiłbym się, gdyby tym razem poszło nam tak samo. Niestety, jak już dobrze wiecie, bo mnie oglądacie, to zdajcie sobie sprawę, że idealne wojny w moim wykonaniu niekoniecznie znaczą naszą wygraną. Cóż począć? Przeciwnik ma troszkę mniej punktów, ale ma kilka ataków więcej, więc jeśli to w ten sposób rozważać, to oddając dobre ataki, będzie na wygranej pozycji. Niekomfortowa sytuacja dla niego taka, że zostały mu raczej mocne postacie u nas, a my mamy pełen wybór i wybierać będziemy takie, w których możemy zrobić pewne punkty, a niekoniecznie trudnych przeciwników. Chociaż tu nie ma łatwych przeciwników, niestety. No właśnie. Więc nie wiadomo, co wybierać. Znowu są złodrzewy, to co mówiłem, że złodrzewy będą i one są. Bo nie wszyscy niestety zauważyli, że złodrzewy zostały wykastrowane. Czyli odebrano im atak, odebrano im obronę. Ja mówiłem o poprzedniej, na poprzedniej wojnie o tym. Do tego mało punktów za nich. 34-17. Tu dwie alfriki. Grubo. Okej. No ale dobra, skupmy się na czymś. Tylko na czym? Ile nam ataków zostało? 12. 4. 9. 14. 23 postacie do ubicia, więc można wybierać kogo chcemy. Nie trzeba wcale tak naprawdę cudować. A kogo my chcemy? No właśnie. Kogo my byśmy chcieli? Może byśmy chcieli tego pojechać fioletowym. Bo tak coś czuję. Ale poczekajcie, przecież to jest szybka wojna. Co ja w ogóle pieprzę za głupstwa? Szybka wojna. Atak. Okej. Okay. Ten widzę jeszcze ma 6 ataków, więc pewnie dobrze się zajątrzy. Raz, dwa. No właśnie. Co my chcemy? Takie miałem dobre składy na poprzedniej wojnie, a nie pamiętam kompletnie, jak nimi grałem. Dane o wrogu jeszcze. Tu atak. Ładunek po celowi, 330 celowi, 370 wszystkim. To jest rubin, czy kto to jest? Tak, rubinia. I może w takim razie... Jeszcze raz zobaczmy. Sabinę dajmy. I do tego byśmy wrzucili sobie żółte. Ale co z żółtego? Z żółtego byśmy sobie wrzucili Anitrę i Johna. Johna oślepiacza. Chciałem jeszcze jedną zmianę zrobić, ale no już za późno. Bo tu za dobrze nie poszedłem. Bo tu nie mam kim atakować, jak się dobrze zastanowić. Bo niestety ani mam 3 pasywne postacie. 2, 7, 15, nieważne. Ważne jest to, że to nie ma znaczenia, bo nie ma klocków. Aha! Możemy zrobić tylko tak, i tak, i tak, i tak. I już Świrek przyatakował. Co to jest? Minus 18 przy regeneracji zdrowia. Tak. Damy tak, niech on sobie zaatakuje. Właśnie o to chodzi. I oby nie trafił. Uniki, świetnie, czyli nas trochę podleczył. Co mnie swoją drogą bardzo cieszy. Ile to jeszcze tur będzie trwało? Całe szczęście, że unik zrobił ten, co unik zrobić miał. Ciągniemy, ale niestety tylko tutaj.
to niedobrze. Dobrze, dobrze, jednak dobrze. Co my chcemy? Kogo my tu chcemy? Rubinie walniemy sobie mimo wszystko. Cholero, ty Rubinio, ty. Czekam, aż mi to gówno zejdzie, żeby móc się wyleczyć jak człowiek porządnie. O, właśnie teraz. Mógłbym Rubinie, ale jednak oślepimy tego, licząc, że może akurat przez przypadek typek nie trafi. Bo jest oślepiony. A jak jeszcze dodatkowo zrobimy to w taki sposób, to w ogóle może być całkiem nieźle. No i teraz zobaczmy, czy on coś da radę. Wszystkie uniki, świetnie. I o to właśnie mi chodziło. Tam, param, pom, pom. A my teraz sobie chcemy. Tu wykończyliśmy, tu wykończyliśmy, tu nie wykończyliśmy, tu wykończymy za chwileczkę. W ten sposób. Czyli jednak nie najgorzej. Ten Luigi, który tu ściąga nam dziadostwo i obniża obronę, jest genialną postacią. No dobra, pierwszy kot wpadł za płot. Szukamy drugiego kota. I to może być ten. Niestety fiolet zszedł. Ale tu bym może poszedł. Pokażmy go jeszcze. Tak, tu damy na pewno sobie kontrę dla kontry, czyli swojego kurczena. I dałbym sobie mimo wszystko tak, raz, dwa, trzy i co bym jeszcze dał? Co by tu można było dać? Trzy, raz, dwa, trzy, gonisz ty. Tu nie potrzebujemy uniku, moglibyśmy dać fioleta właściwie. I to byłby ten fiolet. Idźmy 3-2. Tak, dokładnie w taki sposób chciałbym pójść jednak tak bardziej, mimo wszystko. Tu nic nie wymodzimy. Najważniejsze jest teraz, żeby po pierwsze szły klocki, po drugie, żeby szły klocki i po trzecie, żeby szły klocki. Ale jak widzimy, z klockami bywa różnie, raz poprzecznie, raz podłużnie. A żółty wchodzić nie chce. Nie możemy teraz niestety pojechać tym, czym byśmy chcieli pojechać. Co ty masz, Misiu? Przebicie. A co ty masz? Odrodzenie. Zrobimy to w taki sposób i w taki sposób. Czy to wystarczy na tego gamonia? Tylko żeby on mi nie odpalił. No właśnie, dobrze. Bardzo dobrze, żebym nawet powiedział. Tamto się wykańcza, strona tam sama. My tu się elegancko zajmiemy całą resztą. Ty i tak odpalasz, to ciebie lecimy. Tak, dobrze. Fantastycznie. Otóż to, to lubię. Ciach bajerka. Ciebie niestety trzeba wykończyć, zanim ci do twoje serducho odpali. Ale to jeszcze 3 tury. Miejmy nadzieję, że uda nam się dokonać tego. Pewnie się uda, kiedy... kiedy tylko cię trafimy. No właśnie, jest ok. Poszły konie po betonie. Tu już widzę się skończyło trucie, no ale zrobiło swoją robotę. Muszę go wzmocnić na 20 level, to wtedy będzie wykończało takich gałganów. Ale to jeszcze widzę, nie koniec. Dobra, my się tu jeszcze pobawimy. Tak? Czy to teraz? Tak, to teraz. Poszedł kolejny rusek, chytrusek. Drugi, czyli nie jest źle. Nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie, ale chciałem powiedzieć, że nam zależy na tym, żeby oni się teraz przejechali na naszych atakach, a nam zależy na tym, żebyśmy się wręcz odwrotnie nie przejeżdżali. Natomiast jak patrzę, że takie mysie pysie z 91 levelem mają jeszcze 6 ataków i są aktywni, ale jeszcze nie atakuje,
no to strach się bać, bo jakby tu były, pozostawały po dwa ataki, ale zobaczcie, tu im zostali mocni zawodnicy. Następny, 85 level, dwa ataki. Może być ciężko po prostu, może być ciężko. No tu jeszcze 3. 63, to ten może się przejechać, czeka pewnie na reset od tamtych. Ale szybka wojna ma to do siebie, że tu się wszystko może zdarzyć, to można mieć super postacie i się z ręką w dupie obudzić. Czy co tam? Dobra, coś mi tu piszą. Co my tu możemy dalej zaatakować? Dalej. Ja bym tu zaatakował trochę czerwonym. Trochę fioletowym. A tak. Zrobiłbym tak. Czerwony, czyli raz. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale z fioletu my za bardzo nie mamy nic. Gotowe dane o wrogu. Co ty mi robisz? Narzucasz na mnie, czyli zdecydowanie Rigard jest nam tutaj niezbędny w tejże sytuacji. Rigard. I co jeszcze oprócz Rigarda? Czerwony jakiś? Czerwony z czerwonych dolnych. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy, no tak, możemy sobie wziąć na przykład Azlara z kostiumem Ciachbajera. I tak byśmy to zrobili. Mhm. Mocno czerwono. No ale dobra, no i do ucha to. Zobaczymy. A nóż widelec. Powiedzie się taki atak. Właśnie, tylko trzeba się powiedzieć. Jak tu ruszę, to tu mi nic to nie da. Ryzyk fizyk. Dupa blada. Dalej dupa blada. Niestety odpala już tutaj zajęcza morda. Zajęcza morda. Na razie zrobimy to tak, żeby tu się wbić na 4 mimo wszystko. Świnia uleczy, a zajęcza morda widzę dobrze pociągnęła. Nie ma bata. No i byłoby świetnie, gdyby teraz nie odpaliła, ale odpaliła wrotki. Menducha. No i u Jezus Maryja, po dwóch moich najważniejszych mi ściągnęła. Nie tak to miało wyglądać, nie tak to miało być. No właśnie, jeszcze ten zielony też odpala. Skurczysyn. Zaboli. Kurza. Kurza twarz, rzekłbym. Gdyby mi tej dwójki z lewej nie wybili, to byłoby do pojechania z palcem w dupie, ale akurat zabiło mi dwóch moich najważniejszych predatorów. I niestety jest szansa, że wygramy tę wojnę, gdyż ja przegrałem. Ha, ha. Trzeba się cieszyć małymi rzeczami. Zdupczyłem po prostu jak młody wieprz. No ale nic na to nie poradzę. Lecimy sobie dalej. Tu bym sobie wszedł tak. Zielony. 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 Następny zielony. A następny zielony będzie ten. I co jeszcze? Gotowe dane o wrogu. Tak, 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 tak. Tutaj jest wszystko świetnie. Więc może tym razem zróbmy sobie inaczej. Zróbmy sobie tak i zróbmy sobie tak zabawę z tymi oto panami. Walczmy. W
Walczmy i przekonajmy się, co wyjdzie tutaj nam. Tam tom 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 tom. Jest zielony i jest drugi zielony i jest trzeci zielony i jest czwarty zielony. Fantastycznie. Lepiej to się ułożyć wszystko nie mogło. My sobie zblokujemy Albrechta. I uderzymy sobie tu i uderzymy sobie tu. I kolejne kilka zielonych nam tutaj elegancko wpadnie. Więc najpierw dajmy sobie tak i zobaczmy, co nam zrobi tutaj kolega konglacz. Tego tylko raz traf. No, trzy razy go trafiłeś, ale dobra. Tu damy sobie tak, tu damy sobie tak. Właściwie to jest po grze już zdecydowanie. Bo tu już się nic złego wydarzyć nie może, nie powinno. Tak bym to powiedział. Uderzymy sobie w taki sposób. Zrobimy tak, tak, tak i jeszcze nakarmimy się dodatkowo zielonym. I znowu mi powiedzą, o, farfa ma w klockach. Dupa blada. Słuchajcie, nie da rady zrobić 200 wojen ze średnią powyżej 80% wygranych na samym farcie. No nie ma, no to nie istnieje. Czasami farty faktycznie są. Czasami nie ma ich i trzeba sobie to wypracować. Ale widziałem już gościa, który ma powyżej 5300 siły drużyny. Przekroczona kolejna bariera. 5300. Mega grubo. No dobra, zobaczmy, kto tu jest jeszcze dalej. Czy ten robi kontrę, czy co? Skraca działanie, cykliczne zatrucie. On napieprza, wyjścia wszystkim. Nie, a, bo to jest Ingolf. To spokojnie, 36-18. Można go sobie pociągnąć. A tak. I zróbmy to tak. Raz. Co my jeszcze mamy w żółtym? Dwa. Trzy. A trzeba by na pewno tak. Trzy. Tutaj nie mam ataku. Tu mam lekki atak. To trzeba by takie grube dwa ataki tutaj przywalić. Cztery i pięć. Dlaczego tak? Dlatego, że Lord Loki będzie mi zastępował lekarza. Właśnie tak sobie to wymyśliłem. Ważne, nie zabić lekarza przeciwnika. O, zaczęło się, tak jak powiedziałem, lecą za 50, czyli pełne składy. Raz w żółtego. Dwa. Pan Ingolf niestety podejrzewam, że zaraz odpali. No niech se odpala. I sobie zrobimy to tak. I tak. Dobrze. Fantastycznie. Coś tu tam porobił. Ale kij mu w oko. My sobie zrobimy tak. I teraz zablokujemy. I zrobimy dalej tak. Ach, pan się tutaj widzę, próbuje z nami bawić, niech się bawi. To my damy tak i tak. I środek, chciałem powiedzieć, wyciągniemy, ale jak widzę, dalej nie. Czekamy dalej, aż coś się tutaj urodzi. Następnie środek się właśnie urodził i czerwona wyciągnięta. To robimy dalej tak i tak. I tak. Czerwony, kolejne wyciągnięte postacie. Tym razem zaatakujemy sobie tutaj. Elegancko. Znowuż ich zablokujemy. I znowuż ponowimy atak zielonego na zielony. W sensie no jego umką. I dobijemy króliczkiem. I to powinno zamknąć nam interes. I niniejszym uznaję interes za zamknięty. 008 to prawie jak James Bond. Taki trochę inny. Dane. Maria Teresa wskrzesza. Wilk Boss. Najbardziej bezużyteczna postać w grze. Chociaż na szybkich wojnach ona tam jeszcze może w miarę. Chociaż też nie do końca, bo to jest taka postać, która, jeżeli się nie mylę, no na kontratakuje tylko. No a plus many daje. No to może na szybkiej wojnie się sprawdzi, ale
Nie polecam nikomu robić tej postaci, bo ona no nie jest najlepszy. To jest najwyższy klop. I co my możemy zrobić teraz? Właściwie kogo my możemy sobie teraz wybrać? Może weźmy tego. No, nie za dużo za niego punktów, 32-16. No weźcie się, chłopcy. No kurde, zobaczcie, Gnojek też dwa pełne ataki i leci dalej. Tak jak powiedziałem, dwóch bardzo mocnych u nich zawodników zostało na koniec i przypuszczam, że niestety szału nam to nie zrobi. Atak. Na pewno weźmiemy tutaj jaśnie panem. Coś mamy w niebieskim, ochronkę i tak, gotowe, jakiego on ma niebieskiego potwora, ma jakiegoś atakującego. Świetnie, jakby się złapał na naszą kontrę, byłoby cudownie. Ale czy my coś chcemy, teraz możemy tak iść, albo w zielony, albo w czerwony, albo w niebieski. Zielony mam dosyć mocny, ale na szybkiej. Tutaj niestety też jest na szybkiej wszystko. Ok, tu na szybkiej, tu na szybkiej. Zobaczmy, co mamy w drugich składach. Co mamy niebieski? No, tutaj można by pociągnąć nawet. Może tak. Na zielonym. Tutaj też nieźle. Barbar, Cristobal. Na czerwonym już trochę gorzej, chociaż też nieźle. Russell, Kagan. Ha, ha, ha. No ale osłonę mamy tylko... Dobra, lecimy tak. Nie ma co cudować. Mamy trzy kolory i to może nam dupę uratować. Miejmy nadzieję, że będzie zielony. To spowoduje, że przeciwnicy będą się trochę słabiej odradzali. No i zielonego nie ma. Ok, jest fiolet, jest żółty, czyli to, czego nie potrzebujemy. Jest jedna wersja czerwonego i wszedł niebieski. No powiem wam, że tutaj szału nie robi. Klocki nie do końca mi się ustawiają tak, jak ja bym sobie tego życzył. No ale zaraz zobaczymy, może coś wymurzymy. Na szczęście wszedł zielony, ale ja się nie za bardzo uleczę teraz. Bo ten głuszec mi tutaj cały czas wali. W ogóle niebieskim poszedłem przeciw Mitsuko. To jest mistrzostwo świata po prostu. Z mojej strony oczywiście. No nic głupszego zrobić nie mogłem, natomiast tu mnie ratuje na razie dupę moja zielona. Wow. Nie, to naprawdę była głupota. Więcej szczęścia niż rozumu teraz. I tego to sami musicie mi przyznać. No dobra, lecimy tak. Wchodzi mi też zielony, co jest bardzo dobrą wiadomością. Mam nadzieję tylko, że nie odpali Vivica w kostiumie. I nie odpaliła, i to jest dobra wiadomość. Gorsze jest, że tu odpalił, ale on tam nic nam nie zrobi, bo jesteśmy na kontrze. I teraz tak. Rozwalmy tę pannę. Cholera. Dobra, dajmy tak. Bo nie chciałbym do końca używać w tej chwili, muszę powiedzieć, inaczej. Zależy mi ten, żeby on pieprznął jak najmocniej. Tylko pytanie, czy... No dobra, liczmy na to, że mimo wszystko... że mimo wszystko nie zaatakuje w tej chwili... Nie uleczy w tej chwili... Vivica. Zobaczymy, czy moje... Pani Jeziora, właśnie, załatwią sprawę, załatwiły i teraz poczekajmy. No, pogromco, wal! Nie walnąłaś. No ale dobra, to my zrobimy to tak. I to sobie chociaż on chyba nie walnie w ogóle, bo przecież będzie cały czas Pani Jeziora go będzie teraz do dołu ciągnęła, więc nie ma co czekać na to, żeby on walnął. No właśnie, to co powiedziałem przed chwilą. Tak się podjarałem innymi rzeczami, że w ogóle przestałem zwracać uwagę na podstawy. Co oczywiście nie przeszkadza w wygraniu kolejnej gry.
Jest szansa, że wygramy, bo tak jak powiedziałem, nie oddałem 6 dobrych ataków. Oddałem tylko 5 dobrych ataków. Co też uważam na szybkiej wojnie za, no, niebywały sukces. I 56, czyli nawet dużo punktów było za tego jegomościa. Bombi dobija bardzo dobrze. Zobaczmy, jak jesteśmy tutaj na drugim miejscu się w drużynie. Widać, że oni zdecydowanie lepiej tutaj w czołówce przewodzą. No i boję się tych ataków, właśnie tych dwóch, które teraz są, bo no, oni mogą iść na pełnej... Chciałem użyć niecenzuralnego słowa, a powiem na pełnym gazie. Godzina 12 do końca, zobaczymy, co się wydarzy. Poczekajmy, poczekajmy. No właśnie, kolejny. Mendy jedne gonią. No i Francja, elegancja. Jak się okazuje, wygraliśmy przewagą 173 punktów, ale my oddaliśmy wszystkie ataki, a przeciwnik nie oddał 6. Czy by zdobył 170 punktów? No, podejrzewam, że tak, ale może nie. Nie wiadomo, choć chyba był to dobry zawodnik. Zaraz zresztą się przekonamy o tym. Poczekajcie, zobaczymy sobie, kto tutaj dupy dał u przeciwniora. Nie zdążył oddać ataków. Czekajcie, tu była jakaś szóstka i chyba tu gdzieś. O, tu jest. No to nie, no to tutaj Misiek miał 91 level. Przez niego została położona wojna. Wyobrażam sobie, jak Ruski muszą w tej chwili na niego klnąć. Job twoju mać. Ale no cóż, nam się pozostaje cieszyć. Nie udało im się nas szczyścić, więc mimo tego, że zaczęli tutaj na ostro, bo razem ze mną gdzie tutaj atakowałem, no nieważne. To tutaj zobaczcie, 53, 53, 51, 53, 50 i ostatni atak zrobił za 0, kacap 1. No to potem już tak dobrze nie było, bo dwa ostatnie, 4, 7. Dla nas dobrze, dla nich źle. Oddaliby wszystkie ataki, mieliby szansę wygrać. Najlepsi atakujący, zobaczmy. No trochę jest czerwono na dole, wbrew pozorom. I te myślę, że 170 punktów to by oddali bez problemu. Trochę za dużo nas tutaj, pomiędzy 156 a 164. Mały przedział punktowy, zobaczcie, 156, 157, 158, 159. Zabrakło nam 160, jest 163 i 164. U góry to się trochę wyrównało. Nie, tam dupa się wyrównało. Nic się nie wyrównało. Pierwsze 10 miejsc. Trzech zawodników naszych. Ja na zaszczytnym drugim miejscu, Abelarda na zaszczytnym ostatnim, najniższym stopniu podium. No i Dawid tutaj jeden punkcik nade mną. Dawid, udało mu się, super. I bardzo dobrze tutaj między miejscem 15 a 20, nawet 9 bym powiedział, czyli w okolicach 200 punktów plus. Bardzo elegancko to jakby też zaważyło tej naszej wygranej. Pozostaje nam się tylko cieszyć, tym bardziej, że lubimy tłuc Ruskich, bo Ruski, jak wiadomo, to są małe chytruski. Nie mam nic więcej do dodania, cieszę się z wojny. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.